Ekscelencje księże biskupie Wiesławie, księże biskupie Piotrze, przynajmniej duchowo pośród nas obecny, kochani bracia, kapłani, osoby konsekrowane, drodzy diakoni, klerycy, kochani ministranci, lektorzy, umiłowane siostry i bracia, którzy łączą się z nami dziś, szczególnie tu w katedrze, obecni, ale również którzy jednoczą się z nami w modlitwie za pośrednictwem naszego diecezjalnego Radia Głos. Na mszy świętej, która jest szczególną mszą świętą z poświęceniem krzyżma i olei, jak również którzy ci wierni, którzy w ciągu całego dnia dzisiejszego kapłańskiego dnia będą zjednoczeni z nami, albo też będą uczestniczyć w naszej wspólnej modlitwie w czasie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej. Kochani moi, jak co roku, tak i dziś, powracamy nie z jednej strony jako kapłani do Wieczernika duchowo, jak również powracamy tu do tego miejsca, szczególnego miejsca, by świętować dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa, wieczorem w sposób szczególny sakramentu Eucharystii. Pragniemy świętować razem, pragniemy świętować we wspólnocie, pragniemy świętować przy ołtarzu, który nas jednoczy i z którego mocy każdy z nas w życiu swoim kapłańskim czerpie siły i Boże łaski. Tu przy tym ołtarzu, szczególnym ołtarzu, chociaż pewnie starsi kapłani mają jeszcze pamięć innego ołtarza w ramach czasu przedsoborowego czy jeszcze soborowego, ale tu przy tym ołtarzu w sposób szczególny te nasze myśli dotykają tego pięknego czasu święceń naszych i tej chwili szczególnej, której dobry Pan Bóg zawierzył i powierzył nam ten dar, kapłaństwo. Tu przy ołtarzu biskup namaścił nasze dłonie olejem krzyżma świętego i posłał nas, byśmy głosili, byśmy dawali świadectwo, byśmy byli świadkami Bożej miłości i Bożego miłosierdzia. Kochani kapłani, kiedyś święty Jan Paweł II na początku trzeciego tysiąclecia z prostotą dziecka przypominał wszystkim kapłanom w sposób szczególny, że nowe trzecie tysiąclecie rozpocząć należy od powtórnego powrotu do Jezusa Chrystusa i zobowiązał wszystkich wiernych, kapłanów także, abyśmy kontemplowali oblicze Jezusa. Ojciec Święty Franciszek 15 lat później w bólni ustanawiającej nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia Misericordiae Vultus napisał, że oblicze Jezusa jest obliczem miłosierdzia Ojca. Że Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga. I dodał, potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Kochani moi, pozwólcie, że w dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa, podczas tego naszego tu braterskiego spotkania w katedrze przy stole eucharystycznym spróbuję wraz z wami, nieudolnie zapewne, spełnić życzenie zarówno świętego Jana Pawła II, jak i papieża Franciszka i oddać hołd najwyższemu, jedynemu kapłanowi Nowego Przymierza, Jezusowi Chrystusowi, by wspólnie kontemplować Jego miłosierne oblicze. Sięgam, kochani moi, do dzieciństwa, sięgnijcie również i wy, bo kontemplacja ma swoją historię, ma swoje korzenie. Czy wyniosłem z tego czasu, pięknego czasu dzieciństwa, kiedy nie było zapewne tyle obowiązków różnorakich, czy wyniosłem obraz Jezusa Chrystusa kapłana? Zapewne
wielu może to potwierdzić, może nawet i wszyscy w różnej formie. Albowiem Chrystus, kapłan w tamtym okresie czasu i życia naszego, był uosobiany z księdzem, którego oczekiwaliśmy, co niektórzy może nawet i z utęsknieniem na katechezie, na lekcji religii, wówczas przynajmniej dla mnie w salce katechetycznej, jak i też jako ministrant przed zbiórką ministrancką. To był pierwszy i pierwsi kapłani, których poznałem, którzy właśnie uosabiali oblicze Chrystusa. Było ich pewnie kilku w życiu każdego z nas i przez ich pryzmat niemal do dziś spoglądam na kapłaństwo, albowiem oni w większości dziś przekroczyli już ten próg i dzisiaj łączą się z nami już z innej płaszczyzny życia i wspólnoty świętych obcowania. Co zwróciło moją, a może i waszą uwagę, patrząc na ich życie, a może nawet niekoniecznie na życie, na pewne gesty i zachowania. Mogę powiedzieć, że między innymi zwracałem uwagę na kapłańskie ręce. Ręce, które trzymały hostię. Ręce rozwarte szeroko na modlitwie. Ręce, które błogosławiły i ludzi, i różańce, i inne przedmioty sakralne. A moje ręce jako ministranta mogły jedynie przenieść kielich okryty welonem, czy przenieść ciężki mszał na drugą stronę ołtarza. Taka była praktyka. Ręce kapłańskie dotykały kań mojej tajemnicy Boga w Eucharystii. Ale te ręce również swoiście dotykały miłością wiernych, do których byli posłani. Potrafili i te ręce potrafiły przewieźć chorego i doświadczonego chorobą młodego chłopaka, sadowiąc go na ramię rowerowe i podwożąc blisko domu. Te ręce potrafiły biednej staruszce ukradkiem dać pewne wspomożenie. Nam zaś, małym chłopakom, często cukierki, które z przepasnej kieszeni sutanny bywały wyjmowane. Zmarły między innymi ksiądz Jan, którego pamiętam, pochodzący z południa Polski, wspominał innego kapłana, który zbierał ministrantów, karmił ich chlebem. Był to bowiem czas biedy, okresu powojennego w ramach jego wspomnienia. Pomyślmy, kochani kapłani, tu, dziś, teraz, że i moje, i twoje ręce patrzą, na te ręce patrzą dziś nasi wierni. Patrzą dzieci, patrzą chłopcy, dziewczęta, patrzą ludzie starsi, czasem schorowani, i nie wiem w jakiej mierze odczytują ręce Chrystusa kapłana. Przezywam ewangeliczne dłonie Chrystusa, które błogosławiły przyniesione dzieci, nogi Jezusa, które były zmęczone, powieki, które się zamykały. Uczniowie bronili dostępu, a dłonie Jezusa błogosławiły owe dzieci. Adoruję dłonie Chrystusa rozdające chleb na pustynnym miejscu. Błogosławił i rozdawał uczniom, a uczniowie zgłodniałym słuchaczom. W wieczerniku Chrystus też wziął w swoje ręce chleb. Błogosławił i rozdał uczniom, mówiąc: to jest ciało moje. Błogosławiące chleb, ręce Jezusa po zmartwychwstaniu w drodze do Emaus pozwoliły rozpoznać zmartwychwstałego towarzyszu drogi. Adoruję dłonie Jezusa trzymające miednicę i ręcznik i obmywające nogi uczniom w wieczerniku. Te ręce kiedyś rozrobiły błoto ze śliny i pomazały oczy niewidomemu. Dziś obmywają w pokorze nogi uczniom. To zapewne dlatego papież Franciszek mówił przed 6 tygodniami do kapłanów, dokładnie 11 lutego: nie jesteśmy książętami ani szefami, ale jesteśmy sługami ludzi. I dodał: jeśli Pan powierzył ci tę misję kapłańską,
to właśnie po to, abyś poszedł pomagać ludziom z pokorą i miłosierdziem. Pamiętam z mojej kapłańskiej posługi w Bazylice Mariackiej w Gdańsku słowa chorej, starszej, gdzieś prawie 90-letniej kobiety, która z wileńskim akcentem każdy piątek, gdy przychodziłem do niej z Komunią Świętą od progu, wypowiadała leżąc w łóżku słowa: całuję kapłańskie dłonie, które przyniosły mi Chrystusa, i błogosławię zmęczone nogi wchodzące na czwarte piętro, które go przeprowadziły. Adoruję ręce Jezusa kapłana trzymające krzyż, dobrowolnie przyjęty, ręce dźwigające go aż na Kalwarię, a potem przybite gwoździami do belki. Ręce Jezusa rozpostarte jak skrzydła ptaka, ręce obejmujące cały świat. Z przybitymi rękami umierał na krzyżu najwyższy kapłan i tak zbawia świat nieustannie. Przykładem moje dłonie namaszczone w czasie święceń olejem świętego krzyżma do dłoni Twoich, Panie Jezu, i proszę o dłonie błogosławione, o dłonie, które będą błogosławić, dłonie, które będą posługiwać, dłonie rozdające chleb eucharystyczny i dłonie otwarte na potrzebujących, różnorakich. Daj niech przysłowiowy mały Jasiu, Franio, Marysia i zapracowany Ojciec rozpoznają po dłoniach naszych Chrystusowego kapłana. Adoruję dziś, kochani moi, wraz z wami oblicze Jezusa i wpatruję się w oczy Jezusa. Te oczy widzące niebo otwarte, oczy wzniesione do Boga Ojca przed wskrzeszeniem Łazarza, Jezusowe oczy, które wyszukały na drzewie pragnącego Go ujrzeć Zacheusza, oczy, które wśród wielu osób oczekujących uzdrowienia nad sadzawką Siloe potrafiły dostrzec leżącego 39 lat chromego człowieka. Adoruję dziś Ojcze Jezusa kapłana, płaczące nad ukochanym miastem Jeruzalemy i nad świątynią Pana. Nie zostanie tu kamień na kamieniu. Do końca życia nie zapomniał Piotr oczu Pana na dziedzińcu najwyższego kapłana po potrójnym zaparciu się. Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Piotr, wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Tyle razy spoglądał w te oczy. Te oczy go przejrzały na wylot w dniu powołania. Teraz patrzyły na zaprzańca. Spojrzenie Jezusa, które wyzwala żal i płacz. Spojrzenie, w którym odczytać można prawdę o biedzie moralnej oraz miłosierdzie wyprowadzające z beznadziejności. Adoruję wraz z wami oblicze cierpiącego na krzyżu arcykapłana ludzkości, który dojrzał kajającego się łotra. Czy spotkały się ich oczy? Czy łotra przyciągnęło Jezusowe spojrzenie? Czy wyczytał w nich nadzieję przebaczenia jak Piotr z dziedzińca? O tym wie Pan i on, łotr, otrzymał przebaczenie i obietnicę raju. Przykładam, kochani moi, twarz moją do twarzy Jezusa, by zobaczyć, na ile spojrzenie moje jest podobne do Jezusowego spojrzenia. I pytam się siebie w głębi mojego serca, w dniu dzisiejszym ustanowienia sakramentu kapłaństwa, czy moje oczy, niejako chciałoby się powiedzieć, wypożyczone Jezusowi, wierne są zawartym przyrzeczeniom i obietnicom kiedyś złożonym. Czy z moich oczu wyczytać można zdecydowaną prawdę moralną i miłosierdzie najwyższego kapłana? Takie oczy dojrzą potrzebę posługi jednania w konfesjonale, zwłaszcza choć nie tylko w tym roku jubileuszowym miłosierdzia. Dlatego biskupi polscy tegoroczny list do kapłanów na dzisiejszy Wielki Czwartek zatytułowali Misjonarze Miłosierdzia. Zachęcam do zajrzenia i do przeczytania tegoż listu. Zaś papież Franciszek dopowiada i przypomina w rozmowie z kapłanami rzymskimi, że Bóg przebacza zawsze i wszystko,
a kapłan ma próbować zrozumieć penitenta, wczuć się w jego sytuację, odczytać nie tylko jego słowa, ale i gesty. Kiedy ktoś przychodzi do konfesjonału, mówił papież Franciszek, to oznacza, że czuje, że coś jest nie w porządku, że chce coś zmienić lub prosić o przebaczenie, ale nie wie, jak to powiedzieć i staje się niemy. Skoro nie mówisz, to nie mogę dać ci rozgrzeszenia. Nie, tak nie. Przemówi już samym gestem przyjścia. A kiedy ktoś przychodzi do, to oznacza, że nie chce już żyć w ten sam sposób, mówił Ojciec Święty. I dodał, tak często wychodzi z nas surowość. Jesteśmy surowi, zachowujemy się jak władcy. Trzeba się wyleczyć z klerykalizmu. Wszyscy na to cierpimy, ja też. Wszyscy jesteśmy klerykałami, a tymczasem masz być ojcem. Pozwól swym dzieciom rosnąć. Oczywiście nie chodzi tu o pobłażanie i nie chodzi tutaj o sytuację, w której trudno nam jest albo nie jest możliwe udzielić rozgrzeszenia. Ale o tym w innym miejscu mówi papież Franciszek. Nie będę do tego nawracał. Kochani moi, kontempluję dziś oblicze najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa i wsłuchuję się w Jego mówiące usta. Usta nauczające przez całe życie publiczne. Usta śpiewające najwyższe akordy pochwały w błogosławieństwach. Usta przekazujące nowe przykazanie miłości, wzajemnej miłości, włącznie z nieprzyjaciółmi. Niełatwe to słowa. Adoruję dziś usta Jezusowe wypowiadające groźne biada wobec ludzi o rozdwojonym sercu i wobec faryzeuszy. Tego świat żydowski nie zapomniał do dziś. Powtarzam za ustami Jezusa, kapłana, słowa Ojcze nasz, niech się święci Twoje imię. I nikt nie może prześcignąć w modlitwie Syna Bożego. Klękam w ogrójcu tuż przy kamieniu, gdzie pociłeś się, Panie Jezu, krwawym potem i kontempluję Twoją modlitwę. Niech się stanie wola Twoja. Usta kapłańskie, które głoszą dobrą nowinę, usta, które wyjaśniają prawdy Boże, usta, które modlą się do Boga w każdej sytuacji. Mam nadzieję, że tak jest. W dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa kontempluję najwyższego kapłana, który w dniu święceń udzielił mi swojego ducha i wpatruję się w jego oblicze. I proszę, bym zawsze starał się być dla moich wiernych drugim Chrystusem, alter ego, pełnym miłości i miłosierdzia. Niech zawsze znajdą was Ojca, prosi papież Franciszek, albowiem ludzie nie potrzebują dziś chłosty, lecz czułości. Trzeba opatrzyć ich rany, jak w szpitalu, a słowa kapłana, jego czułość, potrafią zdziałać dużo dobrego. Niekiedy czynią cuda. Kochani kapłani, kto potrafi zatrzymać się w pędzie codziennego aktywizmu życia, kto tak potrafi, ten kapłaństwo złoży w ręce najwyższego kapłana. Martwię się tylko, czy, jak już mówiłem, przysłowiowy Jasiu, Frania, Marysia poznają Chrystusa kapłana po spotkaniu ze mną. Wybaczcie, bracia kapłani, tak może proste rozważanie dzisiejsze, które nie jest jakimś wywodem teologicznym, takimi drogami poprowadził mnie i was dzisiaj Pan, któremu składamy dziękczynienie za dar kapłaństwa w sposób szczególny. Stojąc zaś tu przed ołtarzem, ołtarzem dla większości naszych święceń i uczestnicząc w tej mszy krzyżma jako wspólnota, wspólnota pelplińskich kapłanów, trochę zapewne spracowani i umęczeni wielkopostnym trudem kapłańskiego posługiwania, pragniemy z tego trudu uczynić pieśń chwały i złożyć dziękczynienie
za ów niezasłużony dar kapłaństwa i za prowadzenie nas pod rękę po zawiłych drogach dzisiejszego, współczesnego, czasami skomplikowanego świata. Niech modlitwa, w szczególności Eucharystia i Boże Słowo, jak i braterskie wzajemne relacje będą naszą swoistą skałą i schronieniem, zwłaszcza dla tych z naszych braci kapłanów, którzy ustają w drodze, którzy słabną, którzy doznają cierpienia, utrapienia czy różnych rozterek. Niech kapłaństwo nasze jest i będzie twórcze, piękne i potrzebne. Przede wszystkim dlatego, że prowadzi do Boga, prawdziwego Boga, Boga miłości i miłosierdzia, którego poznaliśmy w Jezusie, który żyje w Kościele, któremu służymy szczerze, choć często nieudolnie i którego kochamy ciągle za mało, ale pragniemy Go kochać szczerze i ofiarnie. Tego sobie i każdemu z Was, kochani bracia w kapłaństwie, życzę na dzień dzisiejszego naszego wspólnego święta i ja to wspólnie wraz z Wami. Dzisiaj szczególnie się modlę. Amen.